Prawdziwa tragedia rozegrała się na pasie autostrady A4 w Austrii. Łodnia przewożąca nielegalnych imigrantów najprawdopodobniej w środę rano zatrzymała się na bocznym pasie między granicą Węgier a Wiedniem. Tam następnego dnia zauważyli ją pracownicy służby drogowej. Jak poinformowała policja, z samochodu wydobywał się płyn gnilny i zapach rozkładających się ciał. Niewykluczone jest, że ludzie zamknięci w ciężarówce udusili się już wcześniej. Prace przy wydobywaniu zwłok trwały całą noc. Wydobyto już 70 ciał imigrantów, ale niewykluczone, że to jeszcze nie jest ostateczna liczba ofiar.